Mistrzostwo Polski, to na co cały czas czekaliśmy. Ja czekałem, niektórzy zawodnicy czekali wiele lat. Bardzo blisko było trzecie miejsce, gdzieś tam w dziesiątce, teraz mistrz Polski. No i później wyjazd na Mistrzostwa Europy i brązowy medal, pierwszy w historii Akademickiego Związku Sportowego w Polsce, medal męskiej piłki ręcznej, także rok niezwykle udany. No i bardzo wysoko poprzeczka zawieszona, no i ciężko będzie na pewno to obronić. Ten rok dla nas był zdecydowanie udany, ponieważ udało nam się drugi raz w historii uczelni zdobyć złoty medal Akademickich Mistrzostw Polski w piłce nożnej. To jest również złoty medal Mistrzostw Polski Politechnik. Oczywiście wszystko się składa właśnie na ten sukces, który teraz mamy dzisiaj i całoroczny mój dorobek sportowy przeniósł się właśnie na dzisiejsze moje osiągnięcie. Jestem bardzo z tego zadowolona i życzę każdemu sportowcowi, żeby też tyle osiągnął co ja w tym roku i żeby właśnie mieć te wyróżnienie, pierwsze miejsce na balu sportowca. Cieszę się bardzo, że jesteśmy w stanie gościć tutaj wszystkich sportowców. No i to jest też jakieś podkreślenie, ukoronowanie tego, co robimy. W tym roku 13 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski, czyli gigantyczny skok jakościowy. Największy klub AZS w Polsce, 1750 członków, mówią same za siebie. Ludzie w Polsce widzą, że jesteśmy ich znakomitym organizatorem i znakomicie się realizujemy we wszystkich dziedzinach, i w sporcie rekreacyjnym, i w sporcie wyczynowym. Politechnika Opolska. Liczy się Politechnika.